Robert Prygiel, pierwszy trener Czarnych Radom. Panie trenerze, nie wiem, czy pan sobie przypomina, mniej więcej rok temu, także w sezonie przygotowawczym, mieliśmy okazję rozmawiać, wtedy podczas turnieju w Bielsku Białej. Czy może pan powiedzieć, co od tego czasu zmieniło się w drużynie Czarnych Radom? No dużo rzeczy się zmieniło przez ten rok. Na pewno personalnie też się zmieniliśmy, nie dużo, ale trochę się zmieniliśmy. Doszło raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu nowych zawodników. Na pewno dla nas dużym plusem jest to, że nasza młodzież, nasi wychowankowie, mam tu na myśli Grzechnika, Wachnika, Ostrowskiego, plus nasi młodzi zawodnicy, którzy grają w Czarnych, Kędzierski, Kowalski i Bołądź, przez rok mieli możliwość naprawdę dużo złapania doświadczenia, dużo grali, bardzo fajnie się rozwinęli, zostali dostrzeżeni przez nawet szkoleniowca reprezentacji pierwszej, mam tu na myśli Bołądzia, który trochę nawet był z pierwszą reprezentacją, a trzech chłopaków, Bołądź, Kędzierski i Wachnik, byli na zgrupowaniu kadry B. Także cieszymy się z tego, że ta młodzież się rozwija. A jako klub i drużyna też doszliśmy do tych standardów, które są w Plus Lidze, czyli powiększyliśmy sztab, mamy dwóch statystyków, mamy trenera do przygotowania fizycznego, fizjoterapeutę, także w tej chwili mogę nieskromnie może powiedzieć, ale naprawdę jesteśmy już klubem, który nie może mieć kompleksów przed najmocniejszymi, jeżeli chodzi o ten organizacyjny pion wokół drużyny. Zadałem to pytanie trenerowi Sebastianowi Świderskiemu, zadam też panu, bo wy w zeszłym sezonie przecieraliście drogi w Plus Lidze. My w tym sezonie będziemy to robić. Jakie wskazówki udzieliłby pan dla nas, dla sztabu szkoleniowego, na co musimy zwrócić szczególną uwagę? No w tej chwili to na pewno macie Damiana Dacewicza, trenera doświadczonego, który w Plus Lidze już występował, więc nie byłoby grzecznie z mojej strony udzielać mu jakichś wskazówek, bo jest trenerem bardziej doświadczonym ode mnie, ale na pewno na to, co się dzieje w drużynie, oczywiście ma wpływ praca trenera, praca wszystkich członków sztabu, ale również to, jak klub funkcjonuje, jaki jest poziom organizacyjny klubu i nie ukrywam, że mamy kontakt z Damianem dobry, z Andrzejem również i tam w okresie transferowym często rozmawialiśmy z sobą, wymienialiśmy informacje na temat ewentualnych zawodników i wiem, że zadowoleni są z tego, jak klub się rozwija. Byli w bardzo podobnej sytuacji jak my rok temu. Bardzo późno dostaliście informację o tym, że będziecie grać w Plus Lidze, co jest niezbyt wygodne w momencie budowania drużyny w takim okresie, ale udało się w Będzinie zbudować bardzo fajny zespół. Myślę, że groźny dla większości klubów w Plus Lidze. Bardzo miło to słyszeć. Ostatnie pytanie. Jesteśmy w turnieju sparingowym, więc nie wypada pytać o wynik, jaki pan typuje, ale bardziej chciałbym zapytać, czego będzie pan oczekiwał od swoich zawodników dzisiaj podczas meczu, no i na jakim etapie przygotowań jest pana drużyna? Jedno wiemy na pewno przed meczem już. Może nie wiemy, jaki będzie wynik, ale wiemy, że będzie 5 setów. Umówiliśmy się z Damianem na 5 setów, co jest bardzo dobre dla jednej i drugiej drużyny, bo będziemy mogli, wszyscy zawodnicy będą mogli sobie zagrać. Ja będę oczekiwał tego, co zawsze. Okres jest ciężki, nawet dzisiaj mieliśmy ciężką siłownię. Oni mają walczyć o każdą piłkę. Chcemy oczywiście realizować sobie jakieś tam zadania taktyczne, nad którymi pracujemy już z piłkami na sali. Mówię to o różnych rozwiązaniach w ofensywie. Tak naprawdę jest to nasz trzeci sparing, będzie nasz trzeci sparing, więc jeszcze cudów nie oczekuję, ale po dwóch pierwszych sparingach, jakie graliśmy w Nidzicy tydzień temu, jestem zadowolony z tego, co drużyna prezentuje i jeżeli będzie taki progres, to na Ligę C będzie bardzo fajnie. No dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Spotkamy się jeszcze nie raz, bo na pewno w pierwszej, drugiej fazie rundy zasadniczej. To nie mówię, że do zobaczenia za rok, tak jak to było tym razem, tylko do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Dziękuję.
Odnosimy pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, co prawda w meczu sparingowym. Czy to jest powód do radości? Oczywiście, każda wygrana jest powodem do radości. Jednak wiemy, że ten mecz nie był perfekcyjny w naszym wykonaniu, mimo pojawiło się bardzo dużo błędów. Dał nam do myślenia, wiemy nad czym dalej pracować. Zwycięstwo cieszy, jednak jeszcze mamy co poprawiać. Czy wiesz, jak skończył się ostatni set tego meczu? Tak, pamiętam. A jak? Zdobyłem punkt na zagrywce. Dokładnie, meczowa piłka, nasz kapitan kończy asem serwisowym. No nie można sobie chyba lepszego zakończenia seta wyobrazić. Co wtedy czułeś? No oczywiście radość i ulgę, że to już koniec, bo to było 5 setów. Był męczący bardzo mecz. No i oczywiście radość po zakończeniu tego meczu. Jutro gramy z zespołem Kuprum Lubin. Ciebie jeszcze nie było w zeszłym sezonie, jak mieliśmy potężne starcia z tym zespołem w playoffach. Czy jutro będzie jakaś taka chęć zrewanżowania się za te playoffy poprzedniosezonowe? Ja nie miałem za dużo przyjemności grać z zespołem Lubina, jednak do każdego meczu podchodzę bojowo i chcę go wygrać, więc na pewno będziemy walczyć i będziemy chcieli wygrać. Dobra, dzięki bardzo za dzisiaj, powodzenia jutro. Razem ze mną trzech wspaniałych panów dla klubu MKS Mieszko. Proszę się przedstawcie. Paweł Szczesny. Kazimierz Kławsiuć. Leon Paszkiewicz. Z panem Kazimierzem porozmawiamy na początek. Pan Kazimierz, pierwszy prezes tego zespołu, prawda? Jak doszło, że ten klub w ogóle powstał? Przed 50 laty rozpocząłem pracę w szkole, w której nie było ani sali gimnastycznej, nie było boiska i trzeba było jeździć na nartach, na łyżwach, na sankach i tak dalej, bo nic nie można było robić innego. W związku z tym, że po paru latach dostaliśmy salę gimnastyczną niepełnowymiarową, 9 na 16 metrów i na tej sali zaczęliśmy trenować i robić wyniki takie, że przez 22 koszalińskie olimpiady 20 razy byliśmy mistrzami województwa. I to nas skłoniło, żeby tych ludzi, którzy byli w podstawówce dobrymi zawodnikami, nie wypuścić nigdzie, a ci, którzy zostaną u nas, to zapewnić im dalsze szkolenie. I nawiązaliśmy współpracę ze szkołami naszymi ponadpodstawowymi i dalszy ciąg to już były ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i rozgrywki klubowe, w których też przez okres do dnia dzisiejszego było 36 zwycięstw mistrzostw województwa i reprezentowaliśmy nasze województwo na szczeblach nawet centralnych kilkanaście razy. Gratulujemy tego wyniku i dzisiaj obchodzimy 50-lecie klubu MKS Mieszko. Mamy fajną imprezę, 3 zespoły plus ligowe, masę atrakcji dookoła. No jak z mojego punktu widzenia fantastyczny sukces, jak wy oceniacie? Bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za przybycie klubów właśnie z Będzina, z Cera Czarnych Radom i Zagłębia Lubin. Cieszymy się, bo jest to dla nas wielkie święto. Nam było bardzo miło przyjechać, chociaż jeszcze przed nami jedno spotkanie i kurczę, mamy jedno zwycięstwo, mamy szansę na zwycięstwo w całym tym turnieju. Zawsze chętnie wspieramy takie inicjatywy siatkarskie, dlatego podziękujmy sponsorom, darczyńcom i organizatorom. Kto wspomógł to wydarzenie? Wspomagał Paweł, wspomagałem troszeczkę też ja. Jest parę innych firm, browar połczyński, który ma 200 lat tradycji. Jest mentor, który robił dla nas całą oprawę tą plastyczną, czyli koszulki, wszystkie informacje na banerach. Oczywiście trzeba wspomnieć też o naszej gminie i mieście, który też nas wspomagał na banerach. Zresztą dzięki ich hojności możemy tutaj trenować na tej nowej sali. I powiat też, który jest za tym, żeby ten sport piękny, jakim jest siatkówka, się rozwijał. Myślę, że oby było następne 50 lat, bo mało jest klubów w Polsce, które obchodzą 50 lat działania z takimi sukcesami jak nasze. Bardzo proszę.
A ja w szczególności chciałem podziękować swoim zawodnikom, którzy tak licznie przybyli, po tylu latach odważyli się wejść na boisko, no i w ogóle być razem z nami. Dla nich dziękuję. W nazwie naszego klubu też widnieje MKS, Banimex Będzin, dlatego proponuję ręce do środka i na 3-4 MKS. 3-4 MKS! Dziękuję. Złapany już w hotelu Robert Milczarek, cichy bohater dzisiejszego meczu? Nie, myślę, że nie. Myślę, że cały zespół zasłużył na brawa, czykolwiek mecz wygrany, ale nie w tym celu się tutaj na razie spotykamy na takich sparingach. Te sparingi mają pokazać, jakie mamy błędy, co mamy poprawiać. I fajnie, że dzisiaj udało zagrać się 5 setów, jest dużo materiału, także trenerzy na pewno go obrobią i powiedzą, nad czym musimy pracować. To na pewno był sparing, więc nie było takich emocji jak w meczu ligowym. Teraz już jesteśmy na spokojnie w hotelu, więc tym bardziej rozmawiamy bez niepotrzebnych emocji, ale powiedz, czy w tym tie-breaku jakieś emocje i taka chęć wygranej się kotłowała w głowach? To na pewno. Myślę, że mecze są po to rozgrywane, każdy mecz, po to, żeby wygrywać. No, nawet taki sparing jak dzisiaj, to się wychodzi po to, żeby wygrywać, a nie z założenia, żeby mecz przegrać. Także no fajnie, że ten piąty set był, że w sumie udało się dogonić wynik, bo do pierwszej przerwy technicznej przegrywaliśmy bodajże 3 czy 4 punktami. Na pewno jest to jakiś pozytyw, ale myślę, że jakichś dodatkowych emocji nie było. Okej. Okay. Ile procent boiska kryłeś w obronie? 60, 70? Nie, myślę, że nie miałem dzisiaj za dużo pracy. Maciek Pawliński wykonał w 100% założenia, które trener mu tutaj ten zasłaniał mi całe boisko blokiem, także super. No to pytam o to wszystkich zawodników naszego zespołu. Jakie nastroje przed skrom? Bronimy co się da, czy chcemy wygrać ten mecz? No na pewno chcemy wygrać ten mecz, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że będzie to bardzo trudny przeciwnik. No nie możemy wyjść, tak jak powiedziałem wcześniej, z założeniem z szatni, że się nie da z nimi wygrać, bo nie ma sensu wychodzić na boisko. Trzeba walczyć o każdą piłkę, pokazać charakter, a jak uda się coś ugrać, jakiś punkt, to będzie naprawdę bardzo fajnie. No i jutro o 11:00 Kuprum Lubin, zespół, z którym w zeszłym sezonie przegraliśmy w playoffach. Czy uda się w meczu towarzyskim odrobić te przegrane punkty? Powiem szczerze, że nie znam tego zespołu zupełnie. Mam dwóch kolegów z Gdańska, którzy w tamtym roku razem występowaliśmy w Treflu Gdańsk. Znamy się bardzo dobrze. No wyjdziemy tak do każdego meczu teraz, no, z założeniem, żeby wygrać, doskonalić swoją grę i poprawiać jakieś błędy, które na pewno w tym spotkaniu dzisiaj popełniliśmy. Dobra, dzięki za dzisiaj. Powodzenia jutro.